przypominamy, że jest piątek 18. Bardzo krótki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Konferencja prasowa z udziałem przewodniczącego Leszka Lera, ale również wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Tadeusza Iwińskiego. Zarówno przewodniczący Leszek Miller, jak i Tadeusz Iwiński przypomnę, że odbyli spotkanie z prezydentem Francji. Spotkanie trwa prawie pół godziny. O szczegółach przewodniczący Leszek Miller, bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Zakończyliśmy spotkanie z prezydentem Francji. Wcześniej spotkaliśmy się jeszcze z ministrem spraw zagranicznych, z panem Fabiusem, byłym premierem Francji. Ja przedstawiłem panu prezydentowi nasz punkt widzenia na stosunki polsko-francuskie, ale zacząłem od gratulacji, albowiem przemówienie, które dzisiaj prezydent Francji wygłosił, zwłaszcza te części dotyczące Europy, strefy euro, bardzo nam odpowiadają. Poinformowałem też, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jako opozycja parlamentarna popiera rząd pana Donalda Tuska w negocjacjach budżetowych. Przed pójściem do ambasady francuskiej rozmawiałem telefonicznie z premierem Tuskiem, który zrelacjonował mi swoje rozmowy z prezydentem Francji. I wiedząc o priorytetach rządu, bardzo zdecydowanie je wsparłem. Uważamy bowiem, że w takich sytuacjach, kiedy trzeba zabiegać o dodatkowe miliardy dla Polski, nie ma różnicy między opozycją a rządem, bo każdy dodatkowy miliard będzie potrzebny Polakom, Polsce, niezależnie od podziałów politycznych. Uzyskałem od pana prezydenta Francji deklarację, że pozycja Francji, pozycja Polski są bardzo blisko, że prezydent rozumie naszą sytuację i będzie uwzględniał to w kolejnych negocjacjach. W każdym razie, że Polska może liczyć na życzliwość i zrozumienie Francji, zwłaszcza jeżeli chodzi o środki na politykę rolną i politykę związaną z funduszami spójności. Wróciliśmy też do pobytu pana prezydenta w marcu, kiedy ubiegał się urząd prezydenta Francji. Prezydent Hollande powiedział mi, że nie czuje żadnej urazy, jeśli chodzi o brak spotkania z premierem Tuskiem i zobowiązałem się, że przekażę to panu premierowi Tuskowi. Ja chciałem tylko dodać, że wcześniej rozmawialiśmy przez kwadrans z panem Laurent Fabiusem, który był kiedyś przez szereg lat najmłodszym premierem w dziejach Republiki Francuskiej i teraz jest ministrem spraw zagranicznych. Rozmawialiśmy o relacjach Polska-Francja w szerszym układzie, dlatego że Francja rzeczywiście w ciągu tego pół roku, bo wczoraj minęło pół roku od momentu, kiedy objął władzę François Hollande, jakby odnowiła całą ideę Trójkąta Weimarskiego i że chce to kontynuować. A także mówiliśmy o tym, że w relacjach z Unią Europejską tutaj nie ma wielkiego znaczenia, czy to jest rząd konserwatywno-liberalny w Polsce, a rząd socjalistyczny we Francji. Choć generalnie oczywiście fala lewicy wyraźnie wzbiera i nie wiadomo, co będzie po wyborach wrześniowych w Niemczech. I przypomnę tylko, że od początku SDRP i później SLD myśmy mieli bardzo bliskie kontakty z francuską partią socjalistyczną, która jest zresztą najciekawszą moim zdaniem partią takim pod względem teoretycznym. I pamiętam jeszcze, gdy Aleksander Kwaśniewski, ja byliśmy w 90 roku, 22 lata na zjeździe w Rennes, zawsze delegacja polskiej lewicy była na wszystkich zjazdach FPS-u, czyli pod tym względem ta współpraca, chociaż mamy do czynienia z prezydentem Francji, a nie już byłym liderem francuskiej partii socjalistycznej, to było to i chcę powiedzieć, że to była bardzo ciepła atmosfera, gdy rozmawiamy jakby po imieniu z sobą, więc to też pokazuje stan słusznie. Jeśli chodzi o ciepłą atmosferę, to wzmagała tą atmosferę ta okoliczność, że rozmawialiśmy przy palącym się kominku. Tak, dziękuję bardzo.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeszcze jedno zdanie od siebie. Uważam, że to wystąpienie pana Olanda dzisiaj w Sejmie było i ważne, i ciekawe. Zarówno jeżeli chodzi o postulat wzmożenia polsko-francuskiej współpracy politycznej i gospodarczej, ale ja ze szczególną uwagą słuchałem tego, co prezydent ma do powiedzenia w sprawach ewolucji wspólnoty europejskiej. I te tezy, które dzisiaj padły, bardzo mi odpowiadają. Zresztą Sojusznicy Demokratycznej mówi tym językiem od dawna. I zauważyliście Państwo, że prezydent Francji powiedział dzisiaj o opodatkowaniu transakcji finansowych. To jest postulat, z którym ja bardzo często występuję. Nigdy nie słyszałem ustosunkowania się rządu do tego postulatu. Być ja panu zaraz powiem, bo rozmawiałam właśnie z panem, nie podoba mu się. Być może teraz rząd zajmie stanowisko w stosunku już nie do mojego postulatu, a do słów wypowiedzianych przez prezydenta Francji. Nieskromnie przypomnę, że w zeszłej kadencji jeszcze wystąpiłem do premiera Tuska z interpelacją w sprawie Pani powie, co pani usłyszała. No niestety, że minister Rostowski twierdzi, że nie jest to najlepszy pomysł. Niech sobie wypróbują te kraje, ale do naszej gospodarki nie się tak nie wiem. Proszę Państwa, to po prostu oznacza, że pan minister Rostowski będzie wkładał rękę do naszych kieszeni. Będzie na przykład opodatkowywał wyższym podatkiem VAT kawę i herbatę. Więc niech Państwo starają się jak najwięcej pić kawy, bo niedługo będzie pewnie droższa. Natomiast rozmaici spekulanci finansowi mogą się w Polsce czuć fantastycznie, bo nie będą płacili żadnego podatku, mimo że jak my idziemy do sklepu i kupujemy bułkę, butelkę mleka, butelkę wody mineralnej, to płacimy podatek. Ale już najskromniejsze szacunki pokazują, że wprowadzenie podatku FTT na poziomie 0,1% daje co najmniej 200 miliardów euro w roku. Jest to sobie ogromny problem. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Nie. Dziękuję. Nie. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.